siema. Piszcie pytania do Q&A do mnie i do ekipy. Będę je nagrywał z ekipą na wyjeździe. Dzięki. Z nowego albumu, Chivasa. Dobra. Jeszcze nie ćwiczymy, spokojnie. Jak się robi pompki? Nie wiesz, jak się robi pompki? Chłopców powie, trzeba co robi pompki, widziałeś? Bogi! Pobój! Mogę cię za pałę chwycić? Nie! Po rozwodzie jesteś, się dotyka jej. Nie! Mam się dołączyć? Mam jedną pałkę. Możesz mnie za pałkę. Lecę do góry, k***a! Ej, spokojnie. Odłóż to. Będę strzelał! Odłóż to. Mogę zastrzelę, k***a! Powoli, nie ruszaj, spokojnie. Nie chcesz tego robić, spokojnie. Nie, czekaj, bo ja policjantem jestem. No tak, w sumie racja. Mój siostry! Dawid! Dwa tygrysy! Gdzie? U żabła! Ej, wsadzi ci mój trójkąt w dół. Schowaj ten miecz, bo ci łeb rozpadnie. Co? Kurde, problem? A ciebie też rozpadać? Dawid! No. O Boże. Nie, sfera, twoja stara! Puszcza się za... Dawara! Dobra, kurde, pączki! To jest napad! Z policjantem. Właśnie dlatego robię napad. Łapy do góry, kurde! Bogi, weź to! Co ty robisz? Chłopcu makarena tańczy jakoś. Wow! Dawid! Tak, jest co? Flaga Danii! Nie. Ja jestem Naruto. Naruto? Klonjutsu! Patrz, dwie żaby! Sklonowałeś się, tak? No. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, poproszę. Pistolet, mam ręce do góry, k***a. Ja też mam. Teraz pociągnę z pust i skończę. Patrz, mam dwa. O, ja też. Co teraz? A i co teraz robisz? Przyłożyć też się do głowy, a co teraz? A i co teraz robisz, kurwa? Nie zabijaj mnie, bo się odjebie! Nie masz psychy strzelić, nie masz psychy! Słyszałaś go, nie? Powiedz, że nie mam psychy się odjebać. Powiedz, żeby odłożył broń, bo się odjebie! Odłóż broń, bo też się odjebie! O, zobacz, bo ja ją odjebie! O kurwa! Co? To ściana mówi! A pidrucha, umiesz szukać robić głos, pod... Przecież normalny ma. No jakie ty masz fajne futerko. No chodź, nie wstydź się. Towarzyszu Ferb, ja wiem co my będziemy się zdzielać. Oho. Zobacz, Kto? Bomba atomowa. O, nice. Jo, brany bro. Oj, patrzcie kurwa, jestem dzięciołem. Sam se założę, kurwa. Oho, tak. Co tam grasz, Fineasz? Ej, pomarańczowy YouTube! Co? Nie! Ferb, pomocy! Oj, siadło, żywcy! Siema, Freb! Chyba nie dobrze, spokojnie. Spokojnie. Freb... A nie zapisz mi, kurwa, żywcem. Dostaw ją, połóż ją! No tak, już, idę! Nie, nie! Ale nadzieję, mam na swój nos. O, Biushi! Och, Biushi! Co masz zad jak sushi? O, Biushi! To dla ciebie szrusinowa chyba. Chyba ta. Jak cię nienawidzę! A, jednak nie, przeprosinowa. O, kurwa! Pierwsza pomoc. Jesteś tutaj na kursie pierwszej pomocy. Kurde, jakiego masz bica! Papa, jak bochen chleba. Wali góra, mówią mi na osiedlu. A co waliłeś? Górę? Konia. A, okej. Okay. Żaba? Kurwa, zje coś. I zjedz teraz coś. Co robimy z żabą? Ej, spokojnie, nie, cej! Zostaw ten ołówek! Nie to, to zostaw sobie! O, dobra, idealnie. Czy czujesz, że się dobisz? To weź pokój coś jeszcze. Panowie, idziecie sobie po mieście i widzicie żabkę, która sobie leży, siedzi po żabiemu. Co w pierwszej kolejności zrobicie? Nie wiecie, co się stało, nie wiecie, co się dzieje. Ja zdemonstruję. Oj, a teraz ja przychodzę do niego. Ej! Żyjesz! Nagle na was fortepian mógłby spaść. Najpierw musicie się rozejrzeć, czy jest bezpiecznie. O, to Marson wyciąga ręce i mnie osłania. Marson wyciągnie ręce, osłania mnie. I teraz Marson trzyma fortepian? No. Ciężki ona... fortepian! Oj, on jest silny. Poga bliska. Ja dzwonię na karetkę teraz. O, dobra. Halo, karetka, bo wybuch był i leży żaba na ziemi. I co tam jeszcze im powiesz? Najważniejsze. Żeby przyjechali, adres trzeba podać. A w której kolejności? Będę no chuj, tak przyjadą. No, teoretycznie. Ej, a trzeba jeszcze przedstawić na karetkę. To twoja robota tam była. No. To zjebałeś. A, jeszcze raz dzwonię. Halo, z tej strony mówi Pedro Alonso Ferdinando González. Tak masz na imię? Tak. Gra aktorska. Ja wam pokażę, czekajcie. Mam sprawdzić puls? Dobrze, czekaj, sprawdzam. Nie wiesz, jak kurwa, ja z 112 rozmawiam. Puls jest, puls, proszę pana. Musisz przyłożyć ten ucho do ust, żeby zobaczyć, jak to jest oddech.
Oddychasz? Chyba, że ma. Dużo się z nimi rozłączy, bo mi pierdolą po tym. Halo? Kurwa, wasz artysta. Bo ja mam żabę, ona leży na wieży. I nie wierzy. Znaczy nie wiem, czy wierzy, bo nie, nieprzytomna. Jej religia to jest tylko i wyłącznie jej sprawa, tak? Tak, przepraszam. Chuj cię to obchodzi, przepraszam, że ma wieży. Ale przepraszam. No tak, tak, tak. Ja powiem, mówi ci, że o, masz... Zamknij się, gadamy. Cicho! Nie widzisz, że mam telefon teraz ważny? Tak, na grubym jeszcze, no. A masz jakiegoś kebaba, czy coś? A kebaba macie? Mają kebaba. O, to weź mi jednego, weź, no, schrymę się. Dobra. I powiedzieli ci, że masz jej 45 zrobić. Minut czekasz na dostawę, no. No, poczekamy, na spokojnie. Teraz pogotowie powiedziało, że trzeba jej zrobić RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Wiecie co to? Pewnie ja nie wiecie. Ja lobotomię od razu pierdolną. Dajmy, że leży. Albo ja mam lepszy pomysł, niech on się położy. Mostek, kolce mostku. Nie, no dawaj, uciskaj go od razu. No, ale musisz ci pokazać. Widzę, że tutaj na szóstkę. Jakiś, kurwa, nieprzytomny jesteś. Tak. Dlaczego wygina? Ty, szybciej dawaj, Darko! Szybciej! Musisz wziąć rękę, drugą rękę, tą rękę zagiąć na tą rękę, nie? Przykładamy do mostku i wykonujemy w tym momencie 30 uciśnień, prawda? I tutaj pracujemy barkami i dociskamy, bo dobrze robię. 12, 10, 17, 30. O, i po 30 uciśnięciach na te w okolicy mostka musimy wykonać dwa wdechy. O Boże, co jest? Jak go wydzielasz? Co jest? Już tak. Będę miał traumę. Ale zanim dwa wdechy trzeba zacisnąć nos, przychylić lekko głowę do tyłu, żeby... To kładźcie jeszcze raz, trzeba jeszcze raz, kładźcie. Ściskamy nos i wtedy mucha... O, dobra, jak moje rączki są zbyt wątłe, żeby tak zrobić, to czy ja bym mogła może coś... Nie, nie. A jak ktoś tutaj by leżał, to jakbyś wzięła właśnie w ten sposób rączki, w ten sposób byś zrobiła. Ty to weź się połóż, teraz spróbuję. Ale tylko raz. Krwita. No. Dwa. Co dwa? Kurwa, dwa razy. Mam kanapkę. Zacznij go. O kurwa. Już nie, nie, nie. Jeszcze raz. Dobrze, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobrze. Teraz może go przedmuchę. Zobacz, jak tu jest ślicznie. Buki. Zobacz, jak tu jest pięknie. To ty jesteś piękny. O, Buki. Szkoda, że nie możemy skakać. Ja bym się sądził utopił. Ale bym cię podtopiał. Aha. Kurwa, to komplement czy podryw? Bo już nie wiem sam. Mogę, ktoś musi mi nastawić. O, dobra. Oskar, chodź na... Oskar, o, co jest? O kurwa, ale mnie wygina, ja pierdolę! Co jest? A gdzie są motylki? W moim brzuchu. Wychodzę, kurwa, stąd. Cześć. Hej. Jest to, tu przychodzisz? No, wszystkiego to szedłem właśnie z Bugiem. Podrywał mnie, dotykał po dupie. Chodź, idziemy dalej. Smutno mi. Czemu? Widzisz tamtą chmurkę? Tamtą? Nie, tamtą. Tam mieszka moja rodzina. W sensie nie, że w niebie oni żyją, a? Tylko chodzi mi, że tam pod tą chmurką mniej więcej. O, tam? Patrz. O, tam. Pokaż mi, tak jest. Tam. O, tam. Zaprowadzisz jakiegoś tam do nich? Nie, bo nie pamiętam drogi. A, no to chuj, to idziemy. Ta w dół. No, mijamy, cześć. Proszę bardzo, cześć. Proszę bardzo. Tędy, nie zawracaj jeszcze, bo ja jeszcze nie wyszłam! Gonię mnie! Uciekaj! O, tu stand-up ma! Kurwa, więcej klaunów! Kurwa! Ja pierdolę, co to jest? Oskar! Fajny pokój! Zajebisty! Pojebało cię! Na którą stronę idziemy? Ja w pracy jestem, ja nie mogę teraz. Co ty kurna robisz? W pracy jestem. No chyba cię pogrzało, won drzwi! Wow! Jezus Maria, nie kręćcie tak, bo żygać będę! Będę żygał. Słyszycie syrenę? Kurna! Kurwa! Porwało! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Co to jest? Co to jest? What the fuck? Co jest? Spierniczaj! Pierdolaj! Co wyjdź? Kurna, wąt! Siema! Czekaj chwilę, poczekaj, bo dyskutujmy chwilę, Ale ogólnie nie bardzo ładna siekiera, muszę ci powiedzieć, serio, pokaż, tam pobiegł chyba. Tam? No, spierdalam. A ja nie skończyłam z tobą rozmawiać. A ja skończyłem, trzym się. Cześć. Nie! Poczekaj, posłuchaj, pogadajmy jeszcze chwilę, nie? Słuchaj, bo trochę się stresuję, boję się, taka fajna siekiera, naprawdę. Gdzie ją kupiłeś, kurde? To jest Leroy Merle, jakieś IKEA? Gdzie to kupiłeś? Po moim ojcu w spadku. Miałaś ojca? No nie, kurwa. A jak to ma miano imię? Nie mogę ci powiedzieć, bo będziesz wtedy mówić, że ją ruchałeś. Nie o to mi chodzi, po prostu współczuję jej, bo musiała takie grube uda wyprzeć.
masz złączone pośladki, ja ci je rozdzielę, wiesz? Let's go!